Dzień dobry Państwu. A gdzie dzisiaj jestem? Jestem w magicznym miejscu. Jestem w Manufakturze Rękodzieła T-Milanówek. Gości mnie pani Teresa Kulesza-Leszczyńska. Zanim pani Teresa opowie kilka słów o tym, czym się zajmuje, bo jest niesamowitą pasjonatką tego, co robi, to ja chciałabym wspomnieć swoje dzieciństwo. Bo pamiętam, jak z babcią chodziłam do magla. Nie wiem, czy Państwo, czy jeszcze korzystacie z takich usług. I tam właśnie w tym maglu było zawsze rozstawione takie duże krosno. A na tym krośnie wisiały przepięknej urody firanki z takiej koronki siatkowej. I my dzisiaj będziemy mówiły o koronce siatkowej. Zapraszam na dzisiejsze fajwy. Teresa, przybliż nam swoją osobę. Teresa Kulesza-Leszczyńska, jestem wykształconym stylistą, wnętrzarzem, który ostatnie 30 lat swojego życia poświęcił koronce siatkowej. I w ten sposób, co bardzo niewielu się udaje, udało się połączyć wykształcenie, pasję, którą się zaraża coraz kolejne grupy ludzi, i uruchomić wykonywanie przepięknych wyrobów sztuki użytkowej, którymi są projektowane przeze mnie, odtwarzane firany, obrusy, inne drobiazgi do stylizacji wnętrz, a wykonywane przez moich cudownych, nauczonych rękodzielników. Jeszcze większa satysfakcja z tego jest, że to rękodzieło 30 lat temu, jego właściwie nie było. I dzięki bardzo takiemu żmudnemu szukaniu, kto może mnie tego powiedzieć, jak to się robi, nauczyć, udało mi się trafić na panią Kingę Kowronek Turską z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. No jak już się dwie baby na szalone zmówią, to później można oglądać takie efekty, jak są po 30 latach. Ta koronka, którą my nazywamy siatkową, bardzo mocno funkcjonuje w Europie pod nazwą filetów. Także można się spotkać z dwoma równoległymi nazwami: koronka siatkowa i filety. Czy to w każdym z krajów tak funkcjonuje? Czy na przykład w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Niemczech ta nazwa jest taka uniwersalna? Powiem tak, że również z tą koronką wiąże się ogromna pasja szukania źródeł. Jednym źródłem takim, które zawsze się sprawdza, jest to, że koronka siatkowa, filety, występuje tam, gdzie jest duża woda. Czyli morze, bo bazą pochodzenia tego rękodzieła jest siatka rybacka. I tak naprawdę nikt nie wie, nigdzie w źródłach nie jest podane, kiedy ta siatka rybacka z sieci rybackich weszła do naszych wnętrz, tudzież do ubiorów, bo ona również występuje w ubiorach. I od razu się przyznaję, że w Anglii nigdzie mi się nie udało znaleźć śladów nawet tego rękodzieła. Podobnie w Hiszpanii. Natomiast bardzo dobrze funkcjonuje w Italii. Dobrze funkcjonuje we Francji, w Niemczech już bardziej jako zainteresowanie niż jako wykonywanie. Znakomicie funkcjonuje w Brazylii, w zupełnie innym wydaniu kolorów, nakryć, i też zależnie od strefy klimatycznej te wyroby raz są firankami. We Włoszech firanek nie ma, bo tam się okna zamyka okiennicami. Jako wiązane z grubego sznurka elementy dekoracyjne w krajach Norwegia, Szwecja, gdzie jest ciemno, gdzie są małe okna, wtedy tą metodą się wykonuje jakieś dekoracje na ścianę albo do położenia na ławach, grubych stołach. No, nie wiem, no może najprościej byłoby to nazwać serwetką. Mhm. Ale jeżeli myślimy tutaj o naszym kraju, no bo skoro ja mam takie wspomnienia z dzieciństwa, że te firany jeszcze w latach 70. funkcjonowały, to rozumiem, że jednak w naszym tutaj klimacie one też funkcjonowały wspaniale. I jak sobie takie przypominam domy sprzed 100 lat, no to wszędzie firany były z tej koronki siatkowej. To jest taka... Wszędzie, gdzie wchodzimy we wnętrza, wchodzi nam również historia. Bardzo tak naprawdę w sposób zaewidencjonowany w Europie, również w Polsce, zaczęły się te wyroby pokazywać od XVI wieku. U nas one występowały w wersjach w Polsce dwóch. Jedna to jest blisko wody, czyli Kurpie, Wybrzeże, gdzie to robiono, i później już w wersji luksusowej, tutaj właśnie jak patrzymy na tą skrzynię, to mamy przykrycie, to jest zabytek klasy muzealnej, stołu paschalnego w stylistyce art deco, gdzie jest bardzo starannie zaprojektowany. To jest właściwie jedyny wyrób w Polsce, z którym ja się zetknęłam, że to jest zaprojektowane. A w naszych domach funkcjonowały przepiękne firany uwiązane przez babcie, przez ciocie, bo w ogóle genezą tego rękodzieła jest: najpierw trzeba uwiązać siatkę, a później dopiero na siatce nakłada się wyroby dekorujące i z tego uzyskujemy firanę, czy jak mówisz, serwetę. I to funkcjonowało. To, co ty nazwałaś krosnami... Przepraszam od razu, jeżeli źle określiłam. Krosna są do tkania, a to są tu w koronce siatkowej. I to, co widziałaś w maglu, to były ramy. To jest maleńka ramka. Ona, na niej właściwie nic poza serwetką nie można wykonać. Ale te ramy, na które patrzyłaś w maglu, prawda? W maglu. One były ogromne. Tak. I na tym wyprane firany, nakrochmalone, naciągano po to, żeby je zabrać do domu i takie nakrochmalone zawiesić w oknach. Dlaczego one były prężone na tych ramach? Bo nie podchodzono do tego profesjonalnie, podchodzono do tego na zasadzie: jest firanka, się pręży i będzie nam dalej wisiała. Natomiast i dlatego wymagało prężenia. Natomiast między innymi tutaj moja praca polega na tym, że zostały tak zaprojektowane wyroby, które wzorami są obłożone w ten sposób, że po wypraniu nie trzeba ich naciągać, nie trzeba ich napinać. Czyli spełniają wymogi kobiety, która w XXI wieku ma bardzo wiele różnych spraw do robienia, a ma piękne, stare rękodzieło na oknach. O, tak to wygląda. Widzisz, ile się już dzisiaj dowiedziałam od ciebie i nasi widzowie również, bo to niesamowite. Ja zawsze podkreślam, że savoir-vivre to nie dotyczy tylko nas samych, naszego zachowania, ale również wnętrza, w którym przebywamy. Tak więc sama ta idea przybliżenia tego, co w pewnym momencie stało się już taką sztuką rzeczywiście trochę zapomnianą, a którą przywołujesz do życia, jest taką muzyką dla mojego serca, bo wierzę w to, że tego typu wyroby świetnie odnajdą się nie tylko w takich wnętrzach, nazwijmy to, stylizowanych na starsze, ale też mogłyby bardzo fajnie zafunkcjonować w nowoczesnym wnętrzu. To prawda? Ja odpowiem. Mhm. Czy nie mam racji? 250% racji. Jak to wygląda? Jest grupa osób, która zna to rękodzieło ze swojego dzieciństwa, bo gdzieś tam były, tak jak mówisz, u babci, u cioci. Później nastąpił zachwyt plastikowymi firankami. było łatwość dostępu do pracy, więc nikomu się nie chciało robić takich firanek czy innych rzeczy. Możesz to ze mną rozciągnąć, gdzie taką siateczkę na to, żeby z niej zrobić nakładkę na poduszkę, się wiąże 14 godzin. No to jest prawdziwe rękodzieło, tak. Manufaktura. Natomiast to powiedziałam o tej grupie odbiorców, która klasyczne rzeczy, że tak powiem, zamawia do wnętrz, gdzie są meble jakieś wiekowe. I wtedy ja zawsze moich zleceniodawców proszę, że im bardziej bogate są meble, ich jest więcej, powinna być bardziej delikatna firana. Bo jak to jest tego typu firana, nie wiem, może będziemy miały okazję, żeby ją pokazać, która wisi na stałej ekspozycji w Muzeum Portretu w Lubelskim, to tam są tylko portrety i ta firana, bo ona jest tak dekoracyjna, że ona cały czas, jak ktoś wchodzi, to ona mówi: patrz na mnie, patrz na mnie. Natomiast jest również duża grupa młodych ludzi i to są świetni klienci, bo oni nie znają tego, w związku z tym oni są otwarci o tym, żeby się dowiedzieć, co to jest, jak to należy użytkować, do tego stopnia, że również były robione do bardzo nowoczesnego wnętrza dekoracje, chyba nie nazwę to firanami, do których były zrobione ramy z gwoździkami wielkości takiej, jak były okna do samego sufitu, i to nie wisiało, tylko było dostawione jako element dekoracyjny. To rękodzieło daje bardzo wiele różnych możliwości, bo można wykonać zupełnie bez ozdób, delikatne bardzo. Można odtwarzać przepięknie wypracowane. Co klient sobie życzy, to może zrobić. Można mu zrobić. Ograniczeniem jest tylko to, co wymyśli projektant czy rękodzielnik, prawda? To znaczy nie tak. Nawet nie. Klient może też dać swoją koncepcję, ale on niestety musi się dostosować do rygorów, które narzuca ta technika rękodzielnicza. Wyrób nam rośnie z wielkością siatki, na której to robimy. Poza tym, żeby wyeliminowane właściwie zostało już naciąganie tego na ramach. W związku z tym ten projekt, jeśli to będzie firana, czy to będzie obrus, on musi być wzór tak rozłożony, żeby on ciężarem nałożonego wzoru obciążał, żeby nie trzeba było tego, właśnie nie wymagało prasowania, rozpinania i tak dalej. Naprawdę, jeżeli się porozumiemy, to są bardzo duże możliwości robienia różnych rzeczy. Zresztą, co widać tutaj wokoło, że są tak różne wyroby w obrazie, stylistyce, jedne grube, drugie bardzo delikatne. Ale to jest naprawdę fajne. Ja bym tylko jeszcze się chciała dowiedzieć od Ciebie i przepraszam, jeżeli wykaże się ignorancją, ale co to jest za sznurek, z którego się robi najpierw tę siatkę? Czy to jest sznureczek, czy to jest kordonek, czy to jest nitka? Co to jest? To znaczy tak, może później będzie okazja pokazać te wielkie szpule, które są niczym innym. One są ustawione w kącie wzorcowni, które nie są, to jest nic innego, tylko to są nasze firany, serwety, lambrekinki przed zrobieniem. Jest to bardzo dobre pytanie, bo to automatycznie odpowie tym, którzy ewentualnie by chcieli to zacząć robić, albo mają zamiar trafić do nas, żeby zamówić sobie taki wyrób. Te nici, jest to 100% bawełna, do tego bawełna niebielona. Jak się patrzy na te kłębki, jedne są jaśniejsze, drugie są ciemniejsze, bo to są nici z dwóch partii zamawianych. One są robione w najstarszej polskiej fabryce nici. Są niebarwione, niebielone po to, żeby nie używać chemii. Co jest nie bez znaczenia w dzisiejszych czasach, dbałość o ekologię. Ekologia pierwsze, a drugie żywotność wykonanych wyrobów. Bo każde wchodzenie w naturalny wyrób, bawełna jest naturalnym, że tak powiem, tworzywem, jak to nazwać, surowcem, z którego się później robi nici. I każde wchodzenie z chemią jak gdyby zmniejsza jej wytrzymałość. A już mamy tu, co mówisz, moje firany. Jedna klientka z Łodzi ma firanę 24 lata. To jest długo, ale niestety tej żywotności, które miały firany z międzywojnia. Ja mam kapę, która ma 100 lat, jest w znakomitej kondycji. Nie osiągniemy, bo w tej chwili bawełna rośnie, hoduje ją się na polach, na których używa się sztucznych nawozów. Nie sezonuje się jej tak, jak sezonowano bawełnę i len w sposób naturalny, żeby słonko na nią świeciło, tylko się po prostu to robi w ogromnych fabrykach, prawda? Ale i tak jeszcze tej bawełny nie dostaniemy w sklepie, tej, z której my wykonujemy. Jest to bawełna, do której wartości przędza, do której wartości wykonawczej dla nas dochodziliśmy z fabryką prawie 2 lata. Bo co narzuca koronka siatkowa, żeby ona się dobrze użytkowała? Przędza, nic, z której robimy, musi być tak mocna, żeby można było uwiązać siatkę, którą przy wiązaniu się ciągnie, a równocześnie na tyle miękka, żeby na tej uwiązanej siatce można było nałożyć wzory. I wtedy, obojętnie co zrobi użytkownik gotowego wyrobu, czy wpadnie na genialny pomysł, żeby to wygotować, no bo 100% bawełny, to różnie może się zdarzyć. I wtedy tej firance, tej serwecie, temu lambrekinkowi się nie stanie nic, bo tak samo się zachowa siatka, tak samo się zachowa wypełnienie. Teresa, bardzo Ci dziękuję. Jestem zauroczona tym wszystkim, co mówisz. Ogromnie dużo się dowiedziałam, ale chciałabym się dowiedzieć jeszcze więcej. Chciałabym też, żebyśmy pokazały trochę wyrobów naszym widzom, ale to już pokażemy w drugiej części naszego spotkania. To ja dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie, bo jak ma się pasję, to można o niej mówić bez końca. Dziękuję. A ja kocham pasjonatów, zawsze to powtarzam. Dziękuję serdecznie.